Dzień dobry panie i panowie, z tej strony Jacek Sopotnicki, Hadżek Sputnik, specjalnie dla Fotoformy i dzisiaj rozmawiamy o lampach We Light Ninja, serii Ninja. Mamy Ninja 300, jest też Ninja 200 i mamy Ninja 400 Mark II, więc jest to dość spory zakres różnych lamp. I może tak pokrótce powiem co do czego. Jeżeli chodzi o Ninja 300, to jest to lampa kompaktowa. Zdecydowanie zobaczcie, bez zapinanych żadnych akcesoriów. Lampa jest naprawdę fajna, żeby sobie używać jej w na przykład takim YouTube'owym studiu. W studio w salonie, na przykład w sypialni, gdziekolwiek to YouTube'uje. Czy nawet jak macie osobne studio YouTube'owe, to możecie po prostu zaoszczędzić troszeczkę na ilości miejsca. Sama lampka przychodzi z różnymi akcesoriami. Jednym z akcesoriów, które są absolutnie genialne, jest ten tutaj moduł, który się przypina z boku. Zaraz wam dokładnie pokażę, jak to działa. I ten moduł jest kapitalny, ponieważ może służyć za źródło zasilania na te baterie MPF, tak? Więc są to, wiecie o co chodzi, standardowe baterie typu MPF, nie jest to V-mount, czyli nie trzeba używać tych drogich bardzo baterii, więc mamy coś takiego jak przełącznik in and out, więc jeżeli przełączymy to w tryb in, ta bateria, ta lampa może służyć jako ładowarka, jeżeli przełączymy w tryb out, ten konwerter tutaj się zamienia po prostu w źródło zasilania i można sobie tą lampę nawet wziąć ze sobą i nie przejmować się w ogóle zasilaniem. Używać jej po prostu w terenie. Tutaj oczywiście jest taki wyświetlaczek, który pokazuje stopień naładowania baterii, co też uważam jest całkiem genialne. No i guziczek do zwalniania baterii tutaj z tego uchwytu. Ok, z tyłu jest wszystko to, czego można by się spodziewać po takiej lampce, czyli mamy wyświetlacz, który pokazuje nam grupę, kanał, moc, szybkość i tak dalej. To znaczy szybkość w przypadku sceny, bo teraz mamy ustawioną scenę z telewizorem, a to jest po prostu zwyczajne 5600 kelwinów i moc regulowaną tym guzikiem. Teraz tak, z tyłu mamy też tutaj gniazdo zasilające i mamy gniazdo Type-C. Po co jest gniazdo Type-C? W tym momencie gniazdo Type-C służy do tego, żeby tym... Ja zresztą, wiecie co, pokażę wam, co będę gadał, jak mogę wam po prostu to wszystko pokazać. Zakręcamy sobie ten moduł ładujący. Może zmniejszę moc, żeby nie było jakichś dziwnych efektów oświetleniowych. Zakręcamy sobie ten moduł tutaj ładujący. Wsadzamy lampeczki. Nie, przepraszam, lampeczki. To ja gadam. Bateryjki. Bateryjkę wsadzona, jedna, druga, prawda? I znajdujemy w tym całym bałaganie kabelek USB-C, USB-C. Type-C, Type-C, proszę bardzo, wkładamy sobie z jednej strony, wkładamy sobie z drugiej strony i w tym momencie, kiedy przełączymy się na tryb in, zobaczcie, pokazuje nam ładowanie, 36% naładowania, 98% naładowania, czyli mamy podłączone do zasilania z gniazdka, mamy podłączone kablem Type-C i w tym momencie zarówno lampa w ogóle może jakby działać, ale też następuje ładowanie tych baterii, co jest absolutnie kapitalne, bo możecie sobie zostawić na noc i macie na następny dzień naładowane bez konieczności zakupu osobnej ładowarki, co uważam, że jest genialne. Natomiast jest też dołączony drugi kabelek, też mam nadzieję, że go zaraz wygrzebię tutaj, bo powyciągałem tego wszystkiego, to jest z osobnej lampy w ogóle akcesoria, ale mamy też drugi kabelek, który służy do tego, żeby ta lampa była zasilana tylko z baterii. No i przetestujemy sobie, jak to funkcjonuje, jeżeli jest zasilanie tylko z baterii. Poczekajcie, szukamy, gdzie jest ten kabelek. O! Znalazłem, jest tutaj. Zobaczcie, to jest taki kabelek zasilający i teraz zamiast input, zamiast tego wejścia, bum, dajemy sobie to tutaj i tutaj i zobaczcie sobie sami, że teraz nie działa, co się to dzieje, trzeba przełączyć na out i dostajemy zasilanie, proszę bardzo, bateria całkiem sympatycznie zasila, mamy, proszę bardzo, naprawdę niezłą moc do wyciągnięcia z tej baterii, oczywiście na 100% bateria zeżre dość szybko, natomiast w przypadku mniejszej mocy, jeżeli nie potrzebujemy pełnej mocy, pokazuje nam tutaj wyświetlaczek OLEDzik, prawdopodobnie takie 100% piękne, no i super sprawa. Do tego ten konwerterek jest bardzo fajną rzeczą, która została dołączona w zestawie, ponieważ natywne mocowanie w tej lampie to nie mocowanie Bowensa, tylko mocowanie mniejsze i na to mocowanie dostajemy tylko taką czaszę. Ja czaszy nie używam, używam parasolek lub softboxów, więc fajnie, że jest przejściówka na Bowensa i ta przejściówka jest o tyle genialna, że ona ma też miejsce na parasolkę, czyli jeżeli chcecie takiego kompaktowego zestawu, bierzecie sobie parasolkę, bum,
wtykamy, zabezpieczamy i zobaczcie, jak fajne macie po prostu zasilanie i całkiem dużej mocy lampę, którą można zasilać z baterii. Naprawdę bardzo sympatyczna lampka Waylight, to jest Waylight Ninja 300. I to by było chyba wszystko z takich technicznych aspektów. Może tylko podpowiem, że zobaczcie, jak się złoży, to potem taka lampka może sobie stać na stędzie do światła i naprawdę spoko. I tym tutaj, na tym tutaj zamocowaniu mocujemy to na statywie na światło. No także naprawdę całkiem sympatyczna sprawa. I do tego dostajemy jeszcze, może zdejmę tą parasolkę, żeby już tak sobie totalnie tutaj nie zagracić tego kadru. I do tego dostajemy jeszcze bardzo fajną rzecz, to jest dostajemy do tego pilota. I ten pilot, może ja włączę jeszcze raz, i ten pilot naprawdę fajnie się bardzo prosto paruje z tymi lampeczkami. Do tej lampy też dostajemy pilota i do każdej lampy Waylight dostajemy pilota. I zwróćcie uwagę, że ja sobie teraz mogę włączać i wyłączać tą lampę. To jest akurat efekt. Włączymy sobie po prostu moc i teraz mogę zwiększać moc pilotem i zmniejszać moc pilotem. Także bardzo fajnie to działa, natomiast zobaczymy, jak sobie to też zadziała na zasilaniu zewnętrznym, czyli podłączamy zasilanie zewnętrzne off, czyli jeżeli chcecie mieć taki, podłączamy zasilanie zewnętrzne off i jeżeli chcecie mieć taki stały, fajny bardzo zestaw, to sami możecie zobaczyć, bo czekajcie, ja wiem, co się dzieje, bo mam włączoną apę. Mam włączoną apę i one się kłócą teraz. Już teraz mam. I zwróćcie uwagę, że mogę sobie zwiększać pilotem moc, zmniejszać pilotem moc, i mogę sobie na przykład tą lampkę wyłączyć, włączyć. Czyli mogę sobie wszystko tutaj z takiego YouTube'owego stolika świetnie obsługiwać, ale kiedy już mówimy o tym, to mamy też aplikację Waylight, która działa naprawdę bardzo fajnie. I zwróćcie uwagę, że mogę sobie tutaj regulować za pomocą po prostu telefonu moc, temperaturę, jeżeli oczywiście jest zmienna temperatura. I potem na przykład mogę sobie tworzyć różne sceny, na przykład flash, wybuch, telewizor, na przykład teraz mamy efekt telewizora. Tak wygląda, jakby ktoś oglądał telewizor. Także bardzo fajny i tutaj też jest przełącznik grup, można się przełączyć na chiński, na angielski. Jeżeli ktoś po chińsku potrafi czytać, to na pewno fajna sprawa. Wróćmy sobie do stałej mocy, zmniejszymy sobie moc na taką bardzo małą. Więc wszystko jest naprawdę bardzo fajnie obsługiwane, zarówno z aplikacji, jak i z pilota. Mnie się chyba nawet aplikacja bardziej podoba niż pilot, ponieważ można mieć w telefonie naprawdę pełną kontrolę, bardzo szybki dostęp do wszystkiego, co chcemy. Super sprawa. Także przyznam szczerze, że ta lampka naprawdę bardzo przypadła mi do gustu i jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla youtuberów, którzy chcą sobie zorganizować światło do swojego kanału YouTube i mieć coś kompaktowego, co też można zabrać ze sobą na zewnątrz. Natomiast Ninja 400, Ninja 200 to jest taka lampa pośrednia pomiędzy nimi, natomiast 400 to jest bardzo ciekawa lampa, ponieważ ona to już jest naprawdę konkret i dlatego powiedziałem, że to może być aperture killer, że to może być zabójca aperture, ponieważ jest to lampa o wysokiej, jak to się mówi, sprawności koloru, wysokiej wierności koloru. Wiecie, o co mi chodzi, prawda? O CRI, ma wysoki współczynnik CRI. Ma zamocowanie już Bowensa, ma ogromną moc wyjściową i też jest oczywiście dużo konkretniejsza, jeżeli chodzi o swój rozmiar. No i samo zasilanie jej, no to już jest taka niezła cegłówka, jeżeli chodzi o zasilacz. Mamy taki cały panel sterowania, który montuje się takim uchwytem na statywie. Mamy do tego kabel łączący, kabel zasilający, czyli wszystkie akcesoria, których spodziewalibyśmy się w tej torbie i samą torbę oczywiście dostajemy w zestawie, czyli naprawdę bardzo korzystna sprawa cenowo i tutaj możemy się pokusić, żeby tą lampką robić zarówno wideo, jak i też wszyscy, którzy są miłośnikami flesza, zamykają teraz uszy, można też pokusić się o robienie nią studia foto. No ale żeby nie pozostać teraz, żeby nie gadać tylko po prostu sprzęcie, nie pokazywać wam, jak to wygląda z zewnątrz, po prostu zobaczmy, jak te lampy świecą, zobaczycie sobie konkretnie moc tych lamp.
I trzeba powiedzieć, że jest bardzo fajnie. One świecą naprawdę całkiem mocno, szczególnie ta lampa. Ale i ta lampa, nie ma się czego powstydzić, szczególnie w takich zastosowaniach YouTube-owo-salonowych, gdzie nie potrzeba tej mocy, nie wiem, wyjściowej tak wiele, żeby oświetlić jakąś halę po prostu. No dobra, przechodzimy do testów praktycznych, a potem wnioski. Ok, teraz testujemy lampę dużą, czyli 400, i zobaczmy, jak to wygląda na 10%. Lampa jest skierowana w moją stronę. Przypomnę, tylko 24 klatki na sekundę, 1,50, ISO 100. I już na 10%, jak widzicie, tego światła jest bardzo dużo. Teraz zobaczmy na 25%. Jestem już praktycznie wypalony. 50%, znaczy wypalony w sensie. Nie jestem wypalony. 50%. I w końcu mamy 100%. No i to sami możecie zobaczyć, że na 100% po prostu jak to prosto daje we mnie, tutaj mocy jest po prostu tak dużo, że nawet jakiś gigantyczny softbox w jakimś dużo większym pomieszczeniu spokojnie dałby radę. Jesteśmy przy tym jeszcze na przysłonie F2, jeszcze raz powtórzę, czyli na jasnym obiektywie dość. Nie mamy założonego żadnego filtra ND, po prostu tak jak leci, jest 5500 kelwinów. Ok, a teraz zobaczmy, jak tą lampę bez modyfikatora, czyli tanim sposobem, można jednak użyć do takiego troszeczkę bardziej miękkiego światła, czyli odbijemy 45 stopni od sufitu. Ona jest teraz dla samego testu, dla samego porównania, ona jest tak mniej więcej troszeczkę ponad rękę, tak ręka półtorej ręki mojej ode mnie oddalona. Można by oddalić dużo dalej, żeby ten efekt był bardziej plastyczny. Ten test, zaznaczam, też nie jest jakimś wielce naukowym testem, ale generalnie chcę, żebyście zobaczyli mniej więcej, jaki jest kolor, jaka jest akuratność tego koloru, precyzja tego koloru, no i jaką mocą dysponujemy. Ok, teraz zakładam, jesteśmy na stówie i tak stuwa wygląda odbita od sufitu. Teraz przejdziemy na 50% takim pokrętełkiem na tym całym panelu sterującym, który pokazywałem wcześniej. 50% to już jest i tak za dużo, teraz wchodzimy na 25%. I w końcu wchodzimy na 10%. Coś mi tutaj weszło do gardła, chyba jaki zaczyna się okres pylenia. Więc tak wygląda 400 Mark II na 10% odbita od sufitu, więc już i tak tego światła wystarczy na 10%. Więc możecie się domyślić, jakie możliwości takiej lampy, czy dwóch takich lamp są. Nie powiedziałem jeszcze wcześniej, że ona może być też zasilana bateriami typu V-mount, które są dużymi bateriami i dzięki temu ta lampa jest w stanie dać taką moc wyjściową, czyli z NPF-ów już tego nie zasilimy. Dobra, wyłączamy teraz tą lampę. Drugi temat, czyli aplikacją na iPhone'ie, włączymy sobie tą lampeczkę. I teraz mamy tak, mamy Ninja 300, tą bardziej kompaktową lampę przez parasolkę 80 cm ma średnicy. Jest 45 stopni w moim kierunku skierowane w dół, ta parasoleczka daje oczywiście to dużo przyjemniejsze światło i tak wygląda 17%. Próbowałem ustawić 15, ale jest niełatwo, więc tak wygląda 17% mocy. Tak wygląda 25% mocy, 27 dokładnie, i światełko cały czas daje w moim kierunku. I tak się to przedstawia. Dobra, teraz idziemy dalej, jedziemy do 50% mocy. 50% mocy wygląda w ten sposób. I to już jest naprawdę wystarczające, jak nie za dużo. No i w końcu 100% oczywiście będzie za dużo. Trzeba byłoby użyć już zupełnie innych ustawień, ustawić je dalej, czy użyć innego modyfikatora. W każdym razie sami widzicie, że do takiego domowego studia 100% mocy to już kompletnie wystarcza w przypadku i tej kompaktowej lampeczki, która równie dobrze może być zasilana z NPF-ek. No i mamy też do wyboru tutaj, jak sobie klikniemy, takie sceny, czyli teraz ja może zmniejszę ilość światła na, powiedzmy, tak żeby było z klimacikiem, na 29%. I zobaczcie, teraz mamy flesza. Możemy na przykład efekt, nie wiem, telewizora, albo zróbmy na przykład efekt ogniska, żeby było tak bardziej przyjemnie, tak, bo mi się marzy natura troszeczkę bardziej. Nie, to teraz jest burst, teraz jest ognisko. No, to teraz mamy ognisko, więc generalnie, o, teraz jest wybuch, teraz wybucham.
Także można się troszeczkę bawić tym światełkiem, włączę stałe. Tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze tylko pokrótce, jak działa sterowanie tą lampką dużą Ninja 400 WeLight. Jak wygląda ten panel, bo właściwie nie pokazałem go w zbliżeniu. I potem przejdziemy do wniosków. Ok, to jeszcze tylko pokażę tutaj ten panelek. On się podłącza, to idzie do lampy, to idzie do zasilania. Tam jest taki montażyk do tej lampy. No i to sobie generalnie te wielkie zielone pokrętło, jak się można łatwo domyślić, jest pokrętłem od mocy. Ja może nie będę szedł za wysoko, bo oczywiście zobaczycie moją wypaloną łysinkę, więc może gdzieś na 10% to już w pełni wystarczy nam tej mocy. Tu mamy przełącznik scen, to samo co pokazywałem Wam tutaj w aplikacji na iPhone'ie, czyli mamy scenę typu ognisko, flash i tak dalej. No wiecie, tego typu sceny. Mamy też w momencie, kiedy naciśniemy ten guzik, przełącznik temperatury, można zmieniać temperaturę, na przykład teraz mamy 4000 kelwinów na przykład, czyli mamy taki delikatnie bardziej zachód słońca efekt, albo nawet możemy pojechać bardziej jeszcze w żółcie. Więc tak się to obsługuje. Mamy też coś takiego, który jak tryb quiet, który automatycznie zmniejsza moc do 50% i lampa staje się cichsza. Także muszę powiedzieć w ogóle, że ta lampa jest cichsza niż ta mniejsza lampa, ze względu, podejrzewam, na rozmiar lampy. Jej radiatory w środku są większe i ona wymaga trochę mniej chłodzenia, więc jeżeli chodzi o głośność, to ta lampa WeLight Ninja 300, ta kompaktowa, śliczna lampeczka, niestety ona jest troszeczkę głośniejsza, ale nie jest jakiś, zresztą chyba nie słychać jakichś hałasów tutaj mocno w mikrofonie, więc nie jest jakiś, jak to mówią Amerykany, deal breaker. I tutaj mamy jeszcze oczywiście pokazane, że mamy w pełni naładowaną baterię, ale to dopiero w momencie, jakbyśmy tutaj zamontowali baterię typu Vima, wtedy oczywiście ten wskaźnik naładowania baterii ma sens. Ok, wnioski. Świetny system. WeLight naprawdę zrobił fantastyczną pracę. Te lampy dają bardzo fajne, naturalne światło, dają ogromne możliwości regulacji. Oczywiście są skierowane do trochę innych zastosowań, czyli jeżeli chodzi o domowe studio, 200 albo 300 są w pełni wystarczające. Ja bardzo lubię tą 300, ponieważ jest mała, kompaktowa i można zasilać ją z NPF-ów. Można sobie też ładować te NPF-y w samej lampie i sami widzicie, że daje całkiem sympatyczne rezultaty. Ja może nawet trochę podciągnę, żeby było tak widać, że naprawdę to daje bardzo przyjemny rezultat. Oczywiście wiadomo, to wymaga innego ustawienia i tak dalej, ale sama obsługa, tylny panel tej lampki też jest na poziomie. Ten dodatkowy moduł zasilający, to wszystko jest na poziomie, możecie zobaczyć na przebitkach. Jeżeli chodzi o dużą lampę, czyli Ninja 400 Mark II, no to naprawdę, jeżeli chodzi o moc, nikomu tutaj nikt nie może narzekać, nikomu nie zabraknie. Przy okazji są to raczej lampy tańsze niż na przykład konkurent markowy, czyli Aperture. I dodatkowo mamy cały ten montaż, cały ten panel sterujący, do nich dostajemy piloty. Czyli naprawdę w bardzo, bardzo przyzwoita jakość za cenę, nic nie ma tutaj, nie śmierdzi, że tak powiem, brzydko tandetą. Jest to całkiem naprawdę przyzwoicie wykonany produkt. Ok, to tyle na temat całej serii lamp WeLight. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące właśnie, nie wiem, jakichś parametrów, o których jeszcze nie wspomniałem, piszcie w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie łapka w górę, subskrybujcie. Zapraszamy do naszych salonów w Warszawie i Wrocławiu. No i oczywiście widzimy się w następnym nagraniu.